Raz ze mną jest szakal. I pozdrawiamy cię. Jasiu, jak myślisz, dlaczego twoi fani przyszli na IEMS? Nie wiem, myślę, że będzie tutaj Minecraft, a tutaj niestety nie ma Minecrafta. Ale tutaj masz jednego z moich ulubionych fanów, to z nim możesz. Ale ja się tego nie odzwyczaję. A czy ty miałeś okazję zobaczyć cokolwiek na IEM-ie, czy jesteś jednak przytłoczony przez ilość ludzi, którzy chcą zrobić sobie z tobą zdjęcie albo wziąć autograf? Miałem, przed chwilą sobie na telefonie odpaliłem mecz z CS-a. Nie no, żartuję, byłem w Spodku przez długi czas dosyć i w sumie miałem okazję obejrzeć właśnie przed chwilą troszeczkę mecz Fanatików z NiP-em. A jak oceniasz organizację właśnie tutaj tego całego, no bo wiemy, że to tutaj bramki się przesuwały z dnia na dzień coraz dalej. Jak to oceniasz? Czy mogłoby być lepiej zorganizowane, czy się czułeś bezpiecznie, czy nie? No, myślę, że powinni troszeczkę takie stanowiska właśnie wydzielić dla youtuberów, gdzie byśmy mogli to bezpiecznie rozdawać autografy, bo w pewnym momencie tutaj rzeczywiście doszło do takich rzeczy, że ja się bałem o swoje zdrowie, bo zostałem otoczony w tamtej części sali, ale i tak fajnie znajem, więc i tak przyjadę w następnym roku, jak będzie w Katowicach oczywiście. Dobra, dziękuję. Chodź, ty może teraz mi opowiesz. Dziękuję. Dlaczego przyszłaś na IEM? Przyszłam, żeby pooglądać wszystko i żeby spotkać Jasia, Tora i wszystkich youtuberów. No. Co zobaczyłaś? Oprócz nich, to zobaczyłam mecze, poznałam tysiące fajnych ludzi i to jest naprawdę mega. I dobrze, że to jest organizowane. Nie przyszłaś tylko dla youtuberów? Nie, tylko żeby poznać ludzi i pooglądać wszystko dookoła. Po co przyszedłeś na IEM-a? Dla youtuberów. Tylko? Mhm. A dlaczego? Bo lubię youtuberów. A lubisz e-sport też, czy nie? Nie. Tylko nie, typowo nie. Dla youtuberów. Typowo dla youtuberów. A to razem. Dlaczego przyszłyście? Ja przyszłam dla youtuberów. Dla youtuberów i no, popatrzeć na Lola i CS-a. A głównie dlaczego? No, dla Jasia. Ja dla Stu i dla Kajko. Czyli poświęciłaś swój czas tylko po to, żeby tu przyjść, żeby zobaczyć youtuberów, tak? Tak, bo ich kocham. No tak. Naprawdę? No tak. Że tak są. A za co ich kochasz? No bo są śmieszni i pomagają swoim widzom i... W jaki sposób? No Stu na przykład nagrał filmik, jak poradzić sobie z depresją, ale pomógł bardzo wielu fankom pewnie przez to, które cierpią na depresję. A jeszcze w jakiś inny sposób pomaga? No tak, zrobił 24-godzinnego charytatywnego live'a, nie patrząc na swoje zdrowie, chociaż już chwilami nie mógł, ale uzbierał chyba tam z 30 tysięcy na jakiś dom dziecka czy na szpital. Z kiedy go oglądasz? Ja od chyba 3 albo 2 lat. Dziękuję bardzo. A proszę bardzo.